Leży! Koniec świata, ty. Armagedon. W dniu wczorajszym w związku z przechodzącą nawałnicą nad powiatem tarnogórskim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała około 60 zgłoszeń, mówię dlatego około, ponieważ działania na dzień dzisiejszy, czyli na 10 jeszcze trwają. W najbardziej dotkniętym nawałnicami została gmina Świerklaniec, głównie w miejscowości Orzech. Najwięcej działań prowadziliśmy. Były to działania związane z zalanymi posesjami, z zalanymi piwnicami, budynkami. Również w miejscowości Świerklaniec bardzo sporo zdarzeń miało miejsce. Oprócz tego gmina Ożarowice została dotknięta nawałnicami. Tak jak mówię, łącznie było to około 60 zdarzeń. Działania na chwilę obecną jeszcze trwają. Dalej nasze zastępy, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej, prowadzą czynności związane z odpompowywaniem wody z zalanych piwnic, budynków na terenie powiatu tarnogórskiego.